Zła wiadomość dla kierowców jeżdżących samochodami z silnikami diesla. Cena za litr ropy w Polsce ponownie przekroczyła 8 zł. No tak, diesel to jest dobry do traktora, także wie pan, rolnicy sobie poradzą. 70 groszy poszło ponoć do góry. No, akurat ja miałem pełny bak, jeszcze nie tankowałem, ale pewnie jak będę tankował, to się zdziwię przy następnym tankowaniu. Średnia cena za litr ropy to około 8 zł i 9 groszy. Benzyna natomiast kosztuje o ponad złotówkę mniej. Cena gazu od dłuższego czasu utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi około 3 zł i 10 groszy na większości popularnych stacji paliw. Ja akurat dużo jeżdżę samochodem, mój mąż też dużo jeździ samochodem, więc my to odczuwamy. Za wysokie ceny, no ale co, no w całej Europie niestety te ceny są takie wysokie. Miejmy nadzieję, że jeszcze nadejdzie taki czas, że będzie taniej. Tylko nieco lepiej mają się kierowcy, którzy zdecydowali się na zakup aut elektrycznych. Cena ładowania takiego pojazdu w przypadku użycia prądu zmiennego to 1 zł i 22 grosze za kilowat. Nieco drożej wychodzi ładowanie samochodów prądem zmiennym DC o przepustowości 50 kW. Tu kierowcy zazwyczaj muszą zapłacić 1 zł i 70 groszy.